Szczypta. Odcinek 37. Dzień dobry. Jako że Szczypta to miszmasz tematów społecznych, marketingowych i biznesowych, a ostatnio uraczyłam Was akurat odcinkiem o reklamie, dziś zapraszam w nieco inne rewiry. W dodatku z gościnią, którą już dobrze znacie, o kim mowa, o Joannie Ławickiej z Fundacji Prodeste. Podjęłyśmy wspólnie z Aśką już dwa tematy. Najpierw na klatę wzięłyśmy autyzm, później przemoc. By the way, jeśli nie słuchaliście, koniecznie nadróbcie, bo tysiące słuchaczy, każdego z nich, no nie mogą się mylić. To naprawdę mięsiste rozmowy, które poprawią jakość Waszego życia. No i wtem trzecie spotkanie i temat równie ważny. Potrzeby relacyjne w kontekście budowania neuroróżnorodnych zespołów, ale i takiego po prostu lepszego rozumienia samych siebie i osób dookoła nas. Kiedy biznes odmienia neuroróżnorodność przez przypadki i sięga po uproszczenia, które spłycają temat, Aśka zachęca do przyjrzenia się problemowi głębiej. Posłuchajcie odcinka o tym, jak pewne niezaspokojone za dzieciaka potrzeby kształtują nasze relacje z otoczeniem i zastanówcie się, czy zrozumienie tych mechanizmów nie pomoże Wam lepiej zarządzać zespołem i budować go w sposób zrównoważony niż podejście, które już dobrze znacie. Odcinek nagrałyśmy w towarzystwie czarnego kota Aśki, Kudi, bo tak wabi się ów uroczy sierściuch, smyrał w trakcie sesji ogonem mikrofony, owijał się w kable, no i popisywał swoją skocznością, wystawiając na próbę nasze wewnętrzne zen. Na kanapie obok siedział mój partner, próbując bezszelestnie konsumować czekoladki Merci, które przywieźliśmy do kawy. Z jakiegoś względu uznałam, że powinniście o tym wiedzieć. Wiecie, rozumiecie. No dobra, pora przejść do meritum. Miłego odsłuchu. Asia, miło Cię widzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak Ty dajesz radę teraz z tym tempem? Bo widzę, że spore. No tak jakoś leci. I jeszcze ja wtarabaniłam się tutaj na chatę pomiędzy, nie wiem, śniadanie, drugie śniadanie i radę nadzorczą. Raczej pomiędzy jedną konsultacją, drugą konsultacją, superwizję, a radę. Damn. I znowu jak do wyroczni z trzecim już z rzędu tematem. Nie masz mnie dość? Nie. Wręcz przeciwnie. Dobra, to super, to jedziemy z tym, bo czas, tak. Czas to pieniądz, jak mówią w biznesie, a ja właśnie pierwszy raz chyba w życiu będziemy rozmawiać tak w kontekście też biznesu, bo chciałam wziąć z Tobą na tapet temat neuroróżnorodności, ale nie tylko, wiem, że sporo działasz w tym kontekście, a w biznesie sporo się o neuroróżnorodności mówi, powiedziałam to i bezbłędnie, bo to trudne słowo. Sporo się mówi wręcz do tego stopnia, że nie wiem, czy się zgodzisz, że to jest taki, robi się powoli taki buzzwordzik, ochoczo, acz niezbyt głęboko podejmowany. I sporo w nim, w tym temacie i podejściu skrótów, schematów, jazdy na automacie. Choćby przykład, który podałaś w ostatnim swoim poście, że jeśli autyzm, no to jakieś wybitne zdolności analityczne, no i koniecznie dostosowanie przestrzeni. Ty tymczasem mówisz hola hola. No i przychodzisz z taksonomią potrzeb relacyjnych. Dlaczego akurat tak? Dlatego, że jeżeli popatrzymy sobie na tą, tak, faktycznie ostatnio bardzo, nawet zaryzykuję słowo, modną tematykę neuroróżnorodności w tym kontekście takim właśnie biznesowo-zatrudnieniowym, to okrojenie całego tego problemu tylko i wyłącznie do tematyki takiej przede wszystkim związanej z wrażliwością sensoryczną albo wrażliwością emocjonalną, bo ten temat też się gdzieś tam pojawia, czy nie wiem, z procesami uwagi i tak popularnie nazywaną koncentracją, no to troszeczkę mamy nieporozumienie, bo ja zawsze podaję taki przykład. Możemy sobie, nie wiem, w naszym zakładzie pracy, w naszej firmie, w naszej korporacji, obojętnie jaki to będzie rodzaj miejsca, zbudować super przestrzeń,
w której będą zaopiekowane wszystkie osoby z jakimiś tam nadwrażliwościami, będą miały strefę wyciszenia, będą miały super komfort, możliwość pracy, nie wiem, w indywidualnym pomieszczeniu, obojętne. I nazwiemy się taką firmą przyjazną osobom neuroróżnorodnym, a następnie ten człowiek neuroatypowy, który w tej firmie pracuje i który z tych udogodnień korzysta, przyjdzie sobie, bo taką będzie miał ochotę, do socjalnego zrobić kawę, a tam na jego wejście zamilkną wszystkie rozmowy i ludzie zaczną sobie rzucać porozumiewawcze spojrzenia, tak? A kiedy indziej, jak będzie sobie szedł korytarzem, to usłyszy takie śmiechy, chichy o tym tam dziwnym kolesiu z tego i tego działu. No to choćbyśmy zrobili najpiękniejsze dostosowania i nie wiem, cały nasz zespół będzie przeszkolony przez nie wiadomo kogo z zakresu neuroróżnorodności, to ten człowiek nie będzie się dobrze tam czuł, bo jednak niezależnie od tego, jak bardzo atypowi jesteśmy rozwojowo, to jednak jesteśmy ludźmi. A ludzie co do zasady potrzebują relacji. I nawet ludzie autystyczni potrzebują relacji, chociaż wielu się to wydaje takie... No tak, rzekło się mówić, że to są nierelacyjni ludzie, wolą być sami. To jest nieprawda, oczywiście. Zdecydowana większość autystycznych ludzi bardzo potrzebuje relacji. Jest taka grupa, która deklaruje, że my nie potrzebujemy. Ja nie potrzebuję żadnych relacji, ludzi nie potrzebuję, a wręcz ich nie lubię. Ale co ciekawe, dokładnie tą samą narrację usłyszymy od też części osób nieautystycznych. To są ludzie, którzy niezależnie od swojego takiej swojej neurocharakterystyki, swojego neurorozwoju, doświadczyli w życiu prawdopodobnie dużo trudności relacyjnych i w pewnym momencie stracili zaufanie do ludzi i stracili chęć wchodzenia w relacje z tymi ludźmi. Więc to nie wynika z autyzmu, chociaż prawdopodobnie, jestem pewna, wśród osób autystycznych takich ludzi będzie więcej, bo więcej z nich doświadcza trudności relacyjnych i cierpienia wynikającego z takich traum relacyjnych we wczesnym dzieciństwie, więc pewnie ich będzie więcej. Ale to nie jest rzecz pochodząca bezpośrednio z autyzmu. Mhm. Jak gadałyśmy wcześniej, przygotowując się do tej rozmowy, i ja zarzuciłam, że to co? To jest tak, że HR-owcy nie mają narzędzi i źle podchodzą do tego, żeby budować zrównoważone, jeszcze raz. To jest bardzo dobre określenie. Tak? To jest bardzo, znaczy ja nie spotkałam się z nim jeszcze w tym kontekście, ale mi się to bardzo podoba, bo możemy sobie mówić o tym, że mamy, nie wiem, na przykład środowisko neuroróżnorodne w naszej pracy, w naszym zespole, ale myślę, że takie stwierdzenie, że takie zrównoważone środowisko pracownicze, ono jest fajne, bo no dobra. Ja pamiętam taką sytuację sprzed lat, dawno temu, przed pandemią. Byłam sobie w Anglii na takiej konferencji organizowanej, konferencji zlocie organizowanej przez osobę autystyczną, ona się nazywa Outscape. No i tam przyjeżdża zazwyczaj kilkaset osób autystycznych z całego świata, trochę nieautystycznych też. No i na tym ostatnim zlocie, na którym byłam, były takie warsztaty dla autystycznych liderów środowiskowych. No i rzeczywiście na ten warsztat przyszło tam, nie wiem, z 30 osób zajmujących jakieś tam stanowiska w swoich tam społecznościach. Byli jacyś radni lokalni, jacyś nauczyciele, jacyś działacze społeczni. I bardzo szybko ta rozmowa przybrała kompletnie nieoczekiwany rozwój, ten warsztat, ponieważ on się zmienił w zasadzie w dyskusję, podczas której bardzo wybrzmiało takie zniechęcenie tych autystycznych działaczy i bardzo dużo było takiej narracji, bo my mamy tak dużo świetnych pomysłów, a ci nieautystyczni to nam przeszkadzają je realizować. I się zrobiło tak w sumie niefajnie. I w pewnym momencie tą taką dyskusję, tą narrację przerwał jeden z organizatorów Outscape'u, Martin Deckert, i on powiedział coś takiego, mówi, ale hola, zatrzymajcie się. Mówi, słuchajcie, jesteśmy tutaj na tej konferencji, jest tutaj tyle i tyle osób, ale ta konferencja w życiu by nie powstała, gdyby nie to, że współpracują ze sobą osoby autystyczne i nieautystyczne. Te nieautystyczne wnoszą do naszego zespołu rzeczy, których my, autystyczni, nie jesteśmy w stanie udźwignąć, a my z kolei mamy zasoby i przestrzeń do tego, żeby robić te rzeczy, które dla nieautystycznych są szczególnie skomplikowane. I myślę sobie, że
nawet ograniczając to tylko do tego przykładu, to jest taki dobry kawałek do zobrazowania tego, czym to zrównoważenie może być. Mhm. Nie wyobrażam sobie zespołu, który będzie złożony z samych osób autystycznych, tak samo jak ciężko mi sobie wyobrazić dobry zespół, który będzie się składał tylko i wyłącznie z osób takich, nie wiem, najbardziej przeciętnych, bo to nie oznacza, że w każdym zespole musi być osoba autystyczna, nie, bo są takie obszary, w których to będzie kompletnie niepotrzebne, tak? Ale wyobrażam sobie, że praktycznie w każdym zrównoważonym zespole znajdą się jakieś osoby neurotypowe, czy to z ADHD, czy to z dysleksją, czy z dyskalkulią, obojętne. No dobra, mamy definicję tej różnorodności i wrócę do pytania o HR-y, bo ja wtedy tak wyplułam, że kurde, to w czym polega, na czym polega problem i gdzieś doszukiwałam się właśnie takiej nieumiejętności po stronie HR-ów w budowaniu tych różnorodnych, neuroróżnorodnych, zrównoważonych zespołów. Natomiast ty zwróciłaś mi wtedy uwagę na to, że nie do końca tak jest, bo oni mają bardzo dużo fajnych szkoleń właśnie takich pod kątem psychologicznym, więc gdzieś tam te narzędzia mają, ale jednak często mamy te sytuacje, w których zaprasza się podczas rekrutacji kogoś i no daje się mu komunikat, dołącz do naszego zespołu. To jest środowisko, tak jak sama wspomniałaś wtedy, bardzo, bardzo relacyjne. No i nagle okazuje się, że jak już mamy taką osobę zrekrutowaną, że mamy gro świetnych speców, każdy jest zajebisty w jakimś temacie, no ale jednak to nie bangla na jakimś poziomie. Znaczy naprawdę to poruszyłaś teraz kilka tematów. Więc jak zwykle. Zacznijmy od może tej kwestii tych narzędzi w HR-ze i w ogóle takim szerzej rozumianym zarządzaniu, tak, no bo nie każda firma będzie miała HR sensu stricte, nie? Tak. A każda musi jakoś tym zespołem zarządzać, więc tak rzeczywiście narzędzia są różne, natomiast wcale niekoniecznie są dostosowane rzeczywiście do tej kwestii uwzględniania w zespole różnych aspektów neuroróżnorodności. Ja bym to trochę porównała do takiego bardzo znanego, używanego w zarządzaniu zespołami narzędzia, jakim jest ten test Gallupa, prawda? Gdzie się sprawdza różnego typu takie strategie myślenia, sposoby rozwiązywania problemów itd., itd. Można sobie trochę tego pracownika sprofilować, dać mu też informacje takie o nim samym, przez co liczymy na to, że on zwiększając swoją samoświadomość w tym zakresie wyciągnie z tego wnioski i coś tam nam dalej zrobi z tym i wniesie do zespołu. Nie ma natomiast za dużo, właściwie chyba nie ma w ogóle takich narzędzi, które by nam pozwalały zrobić analogiczną rzecz, czyli takie profilowanie w takim kontekście szeroko właśnie neurotypu, czyli on nie będzie nam tylko uwzględniał stylu myślenia, bo styl myślenia jest jednym z elementów tych takich funkcji kognitywnych, tak, które się składają na neurotyp, ale będzie nam też uwzględniał takie aspekty jak właśnie postrzeganie, czyli ta słynna percepcja, ta słynna wrażliwość sensoryczna, ale też percepcja szerzej rozumiana. Będzie nam postrzegał takie rzeczy jak na przykład mentalizowanie, to jak my mentalizujemy z innymi osobami, jak rozumiemy inne osoby. Będzie nam również, nie wiem, mierzył takie aspekty jak na przykład tendencje do hiperfokusu, która u niektórych ludzi jest mocniej rozwinięta, u innych mniej. Czy na przykład, nie wiem, do dyskryminacji treści, tak? Gdzie będzie się to przekładało na możliwe, na proces uwagi przede wszystkim, na to, jak nam się osoba koncentruje bądź nie. I pewnie 1500 innych rzeczy mogłabym sobie tutaj wymienić. I w tym wszystkim właśnie ten aspekt relacyjny, czyli jakie ta osoba ma potrzeby, żeby mogła funkcjonować w zespole. Co my musimy tej osobie zapewnić? Tak samo jak musimy zapewnić różne rzeczy pracownikowi w kontekście jego strategii myślenia i jego strategii rozwiązywania problemów, tak musimy mu dostosować jego środowisko pracy, żeby on mógł te swoje zasoby wykorzystać. Tak samo jeżeli myślimy o budowaniu zespołu i teraz dochodzimy do drugiego elementu, który zapytałaś, to żebyśmy mogli ten zespół świadomie budować, to my musimy rozumieć, jakie zasoby i jakie ewentualne trudności relacyjne posiadają nasi pracownicy. I tu już wchodzimy bardzo głęboko w ten obszar neuroróżnorodności, bo wychodzimy tylko i wyłącznie z tych takich najprostszych funkcji kognitywnych. I tego w ogóle nie ma. I tu mamy właśnie taksonomię. I ty wyszczególniłaś 10 potrzeb,
która z nich z Twojej perspektywy, czy w ogóle można tak to ująć, jest któraś najważniejsza, czy wszystkie traktujesz na równym poziomie, czy jednak któraś z nich pociąga za sobą na tyle jakby poważne konsekwencje, wiesz, z dzieciaka do życia dorosłego, że mogłabyś ją tak na czołówkę tej listy wrzucić. Wiesz co, kiedy pracowałam sobie nad tą taksonomią, która jest takim narzędziem właśnie do zmierzenia, zaobserwowania, przeanalizowania tych zasobów relacyjnych jednostki, zdecydowałam się rzeczywiście na 10. Mogłam sobie wybrać 5, mogłam sobie wybrać 50. Wyszło mi 10, bo te gdzieś tam wydały mi się najbardziej unikalne względem siebie nawzajem, a jednocześnie łączące się. I ja je umieściłam, tak zwizualizowałam je na kole, jako koło. Tak, 10 takich fragmencików tortu. Wszystkie te fragmenciki tego tortu są tej samej wielkości i wszystkie się zbiegają dokładnie w tym samym punkcie w środku tego koła. Dlatego, że żadna z nich nie jest wiodąca w żaden sposób. Wszystkie się wzajemnie przenikają i wszystkie są tak samo istotne dla tego, co się będzie z nami działo w dorosłości, w kontekście relacji. Bo tutaj sięgnęłaś do tego dzieciństwa, to jest istotne. Bo to, jaką jesteśmy relacyjną jednostką wtedy, kiedy zaczynamy naszą pracę, bierze się z tego, jak nasze potrzeby relacyjne były zaspokajane w dzieciństwie. Przykłady. Przykłady. Na przykład jest taka potrzeba, którą sobie tam wyodrębniłam, potrzeba władzy. Ona w naszej kulturze u dzieci jest bardzo często no silnie deprywowana. Tak, dorośli niespecjalnie chcą zaspokajać potrzeby władzy u dzieci, a wręcz jeżeli widzimy w naszej kulturze takie dzieci, takie rodziny, w których ta potrzeba władzy u dziecka jest zaspokajana, to te rodziny doświadczają no, dość dużego hejtu społecznego, takiego klasycznego na zasadzie wchodzi wam na głowę, rządzi wami, przecież to nie dziecko ma rządzić i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem są takie sytuacje, w których jak najbardziej dziecko powinno rządzić. To oczywiście nie oznacza, że ono ma decydować o wszystkich rzeczach i wszystkich aspektach życia rodzinnego, ale ono powinno mieć prawo do tego, żeby czasem sobie zarządzić, czasem podjąć jakieś decyzje, pod które wszyscy inni się podporządkują i powiedzą, dobra, słuchaj, masz smyku dopiero 3 lata, ale będzie po twojemu. Jeżeli my tego nie robimy, tylko walczymy z tym dzieckiem od małego, żeby ono nam się podporządkowało, a mamy taką tendencję kulturową, to automatycznie wychowamy dorosłego człowieka, który gdy wejdzie w tą dorosłość, on sobie pomyśli i to nie będzie proces świadomy. To taka myśl, taka koncepcja powstanie w jego podświadomości. Wow, teraz jestem dorosły, teraz wreszcie będę mógł rządzić. No bo przecież rządzą dorośli, nie dzieci. Dorośli rządzą. Więc on jako dorosły człowiek wejdzie sobie do tego swojego środowiska. Być może najpierw jakiejś uczelni, później jakiejś pracy i on będzie chciał rządzić. Czyli to jest taki wynik tłumienia po prostu tej potrzeby. I będzie mu bardzo ciężko zrozumieć, że mimo tego, że jest dorosły, to wcale nie oznacza, że on teraz będzie rządził. Że on musi zacząć funkcjonować w jakiejś strukturze i w tej strukturze czasem będzie rządził, ale czasem nie będzie rządził, a czasem będzie tak, że w ogóle nie będzie rządził, bo pracuje na takim stanowisku, na którym nie będzie rządził, bo tak została stworzona, zbudowana struktura tego przedsiębiorstwa, nie? Albo w drugą stronę, jeżeli wychowamy takie dziecko z kompletną deprywacją potrzeby władzy, to ono z kolei może wykształcić w sobie na pewnym etapie takie myślenie, które pomoże mu przetrwać dzieciństwo. Myślenie, że ja jestem niegodny tego, żeby rządzić. Ja jestem nikim. Ja nie mam kompetencji do tego, żeby rządzić. I dorasta nam dorosły człowiek, który będzie w sobie upatrywał cały czas bycia kimś gorszym, kim można zarządzać. I tutaj mamy otwarte pole do wszelkiego rodzaju nadużyć. Tak? Ci ludzie bardzo często wpadają w takie struktury zawodowe, w których zarządzającą osobą jest osoba nadużywająca. Tak? Bo takimi ludźmi można zarządzać z poziomu nadużycia. Bardzo łatwo. I nie wiem, można na nią krzyczeć,
można ją poniżać, można jej mówić różne rzeczy, które są, no, delikatnie mówiąc, uznawane za niezbyt kulturalne, a ta osoba nam to przyjmie, bo jest przyzwyczajona do tego i jakby akceptuje to wewnętrznie, że tak z nią można postępować. Ciężko będzie jej też z tego wyjść. To będzie taki vicious circle, bo nie wiem, czy użyłaś tego słowa dziś, czy gdzieś tam mam o mamy, jeżeli chodzi o naszą rozmowę wcześniejszą, ale to są swego rodzaju tendencje, które nabywamy z czasem i potem takich przyzwyczajeń, tendencji bardzo ciężko jest się nam wyzbyć. A jakie reperkusje w takim dorosłym, pracowniczym życiu może mieć niezaopiekowana potrzeba autonomii, którą też wylistowałaś na swojej liście? Tak naprawdę to są cały czas dość podobne rzeczy, nie? No bo jeżeli wychowujemy takie dziecko, które... No czym jest autonomia? Autonomia jest prawem do z kolei podejmowania decyzji o sobie. Władza jest prawem do podejmowania decyzji o innych. Autonomia o sobie. I my w naszej kulturze bardzo dążymy do tego, żeby dziecko było samodzielne, ale bardzo często ta samodzielność oznacza samoobsługę i samotność. Masz być samoobsługowy i będziesz samotny, to znaczy masz podejmować różne wysiłki sam, bez żadnej pomocy i wtedy nazwiemy to samodzielnością. Czyli, nie wiem, dziecko doświadcza dużej trudności na przykład w odrabianiu lekcji i słyszy od otoczenia, nie, musisz sobie poradzić z tym sam, bo to jest twoje zadanie domowe, my nie będziemy tego robić za ciebie. I jakby mamy czarno-białość, nie mamy tutaj w ogóle przestrzeni na to, że pomoc to niekoniecznie jest wyręczanie, chociaż czasem wyręczanie jest pomocą. Bo czasem może być tak, że w określonych warunkach, w określonej sytuacji właśnie należy wyręczyć po to, żeby ten człowiek mógł pójść dalej, mógł zrobić krok kolejny, a nie zatrzymać się w tym miejscu na jakimś problemie, którego na tym etapie rozwojowym nie jest w stanie pokonać. I teraz jeżeli wchodzimy sobie w życie zawodowe z takim przekonaniem, że mam być samoobsługowy i mam być samotny w rozwiązywaniu moich problemów, to ja nie potrafię prosić o pomoc. To w momencie, w którym dobrnę do jakiegoś momentu, jakiejś sytuacji, w której zadanie mnie przerośnie, ja nie będę wiedziała, co z tym zrobić, bo nie będę potrafiła pójść i powiedzieć, hej, słuchajcie, ja nie potrafię tego zrobić, to mnie przerasta, weźcie mi, pomóżcie, no bo to będzie godziło bezpośrednio w moje poczucie no i kompetencji, ale też będzie budziło przede wszystkim potworny lęk, bo mam takich doświadczeń z życia bardzo dużo, że wtedy, kiedy czegoś nie potrafię, wtedy, kiedy się blokuję, to spotyka mnie za to jakiś rodzaj kary. No i powiedzmy sobie szczerze, też ta nasza kultura przedsiębiorstw dość mocno temu sprzyja. Bardzo często tak jest w firmach, że gdy ktoś popełnia błąd albo nawet po prostu nie potrafi czegoś rozwiązać, to spotyka się z nieprzyjemnościami ze strony czy to zespołu, czy swojego menadżera, czy jakiegoś tam innej osoby, która nadzoruje to wykonanie tej pracy. Więc no niestety... No to się bardzo mocno przekłada, ta kultura dzieciństwa na tą kulturę pracy w tym względzie. Wspominałaś też, że jedną z tych potrzeb, która potrafi wygenerować takie dosyć skrajne reperkusje w dorosłym życiu, jest potrzeba samodeterminacji. Tak, to jest w ogóle taka potrzeba, która... Ja wiesz, że nigdy nie robiłam badań na ten temat w żadnej populacji, bo no temat, wiesz, że jest nowy sobie, tak. Że tak powiem, tą taksonomię stworzyłam dosłownie kilka miesięcy temu, dopracowałam i opisałam, więc żadnych badań na ten temat nie robiłam, ale z takiej obserwacji, całkowicie oczywiście subiektywnej, no z tych zasobów, do których ja mam dostęp, mam takie podejrzenie graniczące z pewnością, że ta potrzeba samodeterminacji jest generalnie najsłabiej zaspokajana w naszej rzeczywistości, tej naszej polskiej kulturze. Dlaczego? Dlatego, że potrzebę samodeterminacji zaspokajamy u dziecka wtedy, czy w ogóle u osoby, bo tak chciałabym zaznaczyć, że w przeciwieństwie do wielu innych aspektów rozwojowych, to z potrzebami jest tak, że my je musimy zaspokajać całe życie. Nie tylko w dzieciństwie, w dorosłości też. Natomiast zaspokajamy ją wtedy, kiedy mamy możliwość zrobienia czegoś, co niespecjalnie wpisuje się w kanon wartości osób, które... decydują o nas, są obok nas, są dla nas ważne. Czyli wtedy, kiedy jesteśmy dziećmi, są to przede wszystkim rodzice. Wtedy, kiedy podejmujemy decyzję i robimy coś, co nie jest spójne z wartościami naszej rodziny.
I ta rodzina mówi, okej, to nie jest spójne z naszymi wartościami, ale zrób to. Znowu bardzo rzadki case, nie? Bardzo rzadki. Mhm. Ja do tej pory, nie wiem, jest rok 20 już prawie czwarty i do tej pory bardzo często na różnych warsztatach, które prowadzę dla rodziców, no dość masowo, słyszę pytanie, i ja nie chciałabym, żeby to było potraktowane na zasadzie, że to jest śmieszne, bo to nie jest w ogóle śmieszne, to jest pewien poważny kawałek naszej rzeczywistości. Słyszę pytanie, co ja mam zrobić, moje 14-letnie dziecko nie chce chodzić do kościoła. I moglibyśmy powiedzieć, że ojejku, co za w ogóle, jak można w ogóle takie pytania zadawać? Nie, to jest całkiem istotny problem. Kotek. Tak. Kotek. Takie rzeczy tylko w szczycie. To jest bardzo konkretny problem dotyczący bardzo wielu rodzin i bardzo wielu środowisk, tak? Co ja mam zrobić, żeby moje dziecko funkcjonowało w zgodzie z systemem wartości, które chciałem mu przekazać? Mhm. I jednocześnie, kiedy zaczynamy być rodzicami, bardzo często słyszymy od otoczenia, ba, na przykład w kościele katolickim składamy taką przysięgę podczas chrztu dziecka, tak, że wychowamy to Jezu, dziecko. Przepraszam. Tak, wychowamy to dziecko w zgodzie ze swoim systemem wartości. Mhm. Więc trudno jest, nie wiem, jakoś odsądzać od czci i wiary tych ludzi, którzy później rzeczywiście cierpią z tego powodu, że w ich przekonaniu są niewydolni wychowawczo, bo nie wychowali nie dziecka w zgodzie. Nie wywiązują się z obietnic, które wierzą tak, też, nie? Tak, ale to nawet możemy przełożyć już na grunt niereligijny. To jest dokładnie to samo, tak? Nie wiem, wyobraź sobie sytuację, że w rodzinie, która wyznaje, nie wiem, wyjątkowo takie liberalne, lewicowe ideały społeczne, dorasta dziecko, które postanawia być nacjonalistą. My będziemy mieli dokładnie ten sam zgrzyt. Mm-hmm. Dokładnie tak samo ci rodzice w większości będą cierpieli, jak w odwrotnej sytuacji. Oczywiście celowo podaję skrajne jakieś takie przykłady, podczas gdy no w codziennym życiu one nie muszą wcale być takie skrajne, bo ten system wartości, on nie dotyczy tylko rzeczy wielkich, on dotyczy również rzeczy małych. Na przykład tego, że na spotkaniu rodzinnym dziecko ma wyglądać w określony sposób. I moją wizytówką jako rodzica jest to, czy dziecko przyjdzie na, nie wiem, uroczystą kolację do babci uroczyście ubrane. Mhm. I jest to dla mnie ważna wartość. I zawstydzi mnie, jeśli przyjdzie ubrany nieelegancko. Dokładnie, albo nie daj Boże sobie, nie wiem, kolczyki zrobi, nie? Co, nie wiem, w twarzy na przykład. Wtedy usłyszy, nie szanujesz mnie. Dokładnie, albo nie wiem, dziewczynka sobie zafarbuje włosy, albo zrobi sobie paznokcie, mając tam, nie wiem, 13-14 lat. Jeżeli to jest ważny element wartości w danej rodzinie, to może się to spotkać z dużym oporem. A to jest właśnie samodeterminacja. I jak ona się przekłada później na gruncie zawodowym? Mm-hmm. Powstaje takie przekonanie w mojej głowie, że albo ja muszę się ściśle dostosować do systemu wartości, który mnie otacza, to jest jakby pierwsza koncepcja, to oznacza, że wchodząc do danego przedsiębiorstwa przestaję w ogóle myśleć o sobie, w sensie o tym, co jest dla mnie ważne. Już nie o tym, nie wiem, czego ja chcę i tak dalej, tylko zapominam o moich ideałach, o moich wartościach. Misja przedsiębiorstwa staje się moją misją. Sklejam się z moim przedsiębiorstwem. Ja to firma. Mhm. No, w gruncie rzeczy wiem o tym, że w wielu przedsiębiorstwach będzie to bardzo pożądane zachowanie. Hasło jesteśmy rodziną. Mhm. Tak? Ja to firma. To znaczy, skoro jesteśmy rodziną, to nie ma nic złego w tym, że pracuję 17 godzin, 18 godzin albo, nie wiem, w weekend, w święta, na luzie, bo przecież firma to ja. Albo druga skrajność, wchodzę do danego przedsiębiorstwa i nawet jeżeli coś jest spójne z moim systemem wartości, to ja i tak będę z tym walczyć. Bo jak stałam się osobą dorosłą, to postanowiłam, że teraz będę walczyć o swoje. Teraz mam mój czas. Mhm. Tak, teraz moje wartości. Ja narzucę moje wartości tej firmie. To są tacy ludzie, którzy przychodzą i oni bardzo szybko zaczynają opowiadać takie rzeczy, jak to oni by lepiej zarządzali. Jak to oni by lepiej wszystko zrobili, jak to oni by tutaj, oni właściwie mają pomysł, jak to powinno być zrobione, tylko nikt ich nie chce słuchać. Mhm.
Dobra, binder than that. A powiedz, czy żebyśmy nie wyszły z takim przeświadczeniem, że kurczę, jak już coś zakodowane zostało raz za dzieciaka, to potem już się nie da tego odwrócić. Da się? W większości wypadków są jakieś mechaniki, które możemy zastosować jako pracownik, jako po prostu indywiduum w swoim życiu prywatnym, żeby odwrócić pewne schematy, które nam się, nie wiem, nie podobają albo po prostu nie robią nam dobrze. Ja myślę sobie, że to nawet nie chodzi o to, czy nam się podobają, czy nie podobają, czy nam robią, czy nie robią dobrze, bo może musimy sobie rozgraniczyć dwa poziomy. Jest taki jeden poziom, na którym będziemy mówili już o bardzo silnie zarysowanych tego typu tendencjach i tego typu schematach, bo tu mówimy o schematach zachowania, myślenia, organizowania się w rzeczywistości i tam, gdzie one będą bardzo silne i zaczną być rzeczywiście sprawiające duży dyskomfort innym, czy nawet szkodliwe dla innych osób, tam będziemy mówić o poziomie psychopatologii, na poziomie różnego typu dezorganizacji osobowości i to już jest temat do psychoterapii. To nie jest temat, który jest stricte związany z przedsiębiorstwem, tak? No, właściciel firmy czy zarządzający nie ma prawa wysłać kogoś, nie wiem, na psychoterapię. Takiej opcji nie ma po prostu. To jest prywatna sprawa indywidualna. Ja mogę ewentualnie stwierdzić, czy ja jestem w stanie tego pracownika ogarnąć w moim zespole, czy też nie. Jako manager. Ale to jest mniejszość. To jest zdecydowana mniejszość. Zdecydowana większość ludzi ma osobowość zorganizowaną na poziomie przeciętnym, czyli takim, w którym jesteśmy w stanie w dość dużej amplitudzie się, że tak powiem, w tym społeczeństwie i w tym życiu środowiskowym obracać, czyli też w tym życiu zawodowym. I tam możemy zrobić bardzo dużo bez żadnych mechanizmów takich czysto psychologiczno-psychoterapeutycznych. To jest naprawdę analogiczna sytuacja jak ta dotycząca stylów myślenia i zachowania. Jeżeli ja rozpoznam, że mam pracownika, który na przykład walczy ze mną bardzo mocno o władzę, próbuje narzucić swój system wartości całemu zespołowi, no to wiem, że on miał niezaspokojoną potrzebę władzy, niezaspokojoną potrzebę samodeterminacji. I ja nie muszę go zmieniać. Ja mogę tak zarządzić sytuacją i całym środowiskiem, żeby jemu dać trochę tego, co on potrzebuje. No bo cała zmiana polega na tym, czym jest zaspokajanie potrzeb. To, co mówiłam, my to musimy robić przez całe życie. Więc ja mogę zobaczyć, że jak mam takiego typa, który tak bardzo mi walczy z systemem wartości, który myśmy przyjęli w naszej firmie, no to okej, ja mogę go zwolnić. Nie? Mogę powiedzieć, no sorry, stary, misja firmy jest misją firmy, a ty nie wpasowujesz się w to, więc adios, ale być może stracę wtedy na przykład bardzo dobrego specjalista, nie? Który w jakiejś tam swojej dziedzinie świetnie sobie radzi. Albo mogę zastanowić się, jak tego człowieka włączyć w aktywne budowanie misji firmy. I no ja tak, mu to daję. Bo mamy już kogoś, kto jest pod tym kątem mocno zaangażowany. I on będzie bardzo chciał to robić. I on się bardzo ucieszy, jeżeli będzie mógł wpłynąć na kształt misji tego przedsiębiorstwa. I on wtedy stanie się człowiekiem bardzo zaangażowanym. Jeżeli ja tego nie rozumiem i nie wiem, że takie mechanizmy istnieją i nie wiem, że ja mogę w ten sposób postąpić, to mnie ten człowiek będzie z równowagi wyprowadzał. No bo przecież wiesz, ja sobie zbudowałam swoją misję firmy, ja mam moje wartości, ja mam mój system, ja rozumiesz, nie wiem, od 10 lat to wdrażam i wszystko hula i bangla i w ogóle jest pięknie, a tu mi przychodzi taki jeden z drugim i mi mówią, że nie, oni nie będą. No to mnie to wkurza. I mam dylemat, czy zwolnić tego człowieka, czy go trzymać dalej, ale się wkurzać codziennie. A jeżeli rozumiem i sobie pomyślę, bo sobie sprawdziłam, bo sobie zbadałam i wychodzi mi, że ten człowiek, no po prostu, sorry, ale nigdy nie uwzględniał jego wartości, jego systemu wartości i on nie miał takiej możliwości, żeby sobie to zaspokoić, kiedy był dzieckiem, to przestaje mnie to wkurzać, bo rozumiem mechanizm. Umiem sobie prawdopodobnie również zempatyzować z tym, bo idę o zakład, że każdy z nas ma takie doświadczenie w swoim życiu, gdzie, nie wiem, najbliżsi nie uszanowali jakiejś ważnej dla nas wartości. W wielu domach odbywają się i odbywały dyskusje zażarte między dziećmi a rodzicami na temat różnic właśnie w ich światopoglądach, więc będę w stanie z tym zempatyzować i będę w stanie nie wkurzać się na tego człowieka, tylko znaleźć sposób, jak jego dążenie, jak jego potrzebę zaspokoić. Ale to pewnie wymaga jakiejś takiej dużej dojrzałości i takiej inteligencji emocjonalnej, żeby coś takiego faktycznie wyłapać, zempatyzować i jeszcze wejść na ten poziom
ogarnięcia tematu, bo ten może być czasami męczący, bo wiesz, możesz być świadomy, możesz rozpykać sobie problem, stwierdzić, że przeczytasz dobrze człowieka, ale po prostu kosztuje cię to tyle energii takiej, wiesz, wbrew sobie, bo to jest tak bardzo nie po linii z twoimi na przykład właśnie wartościami, sposobem na przykład zarządzania zespołem, że w pewnym momencie będziesz no umęczony po prostu okrutnie. I mam w pamięci ten case, który wspominałaś, kiedy spotkałyśmy się na callu, żeby przegadać sobie temat. Specyficzny bardzo case. Przypomnijmy może go. Dziewczyny, która miała w pewnym momencie dwóch menadżerów diametralnie innych. Tak, zaraz przypomnę, tylko jeszcze tak się odniosę do tego, że mówisz o tym, że to jest wyczerpujące. Przypuszczam, nie wiem. Powiem tak. Zresztą, nie, dobra, wiem, miałam taki case sama i tak, bardzo mnie zmęczył. Wiesz co, ja sobie myślę i nie jest to moje wyobrażenie, bo jak wiesz, zarządzam dość dużym już zespołem, tak, że zarządzanie w ogóle jest męczące. W ogóle to jest takie brzydkie słowo, zarządzanie, nie? No tak, takie mamy w języku polskim, możemy się tam protezować jakimiś potworkami angielskojęzycznymi, ale w polskim języku mamy dokładnie takie słowo. I tak, praca z ludźmi jest męcząca. I jeżeli będziemy mieli duże różnice między tą osobą, która zarządza, a zespołem, którym zarządza, w zakresie na przykład właściwości poznawczych, to to też będzie męczące. Będzie bardzo męczące i będziemy musieli sobie z tym naszym zmęczeniem jakoś poradzić albo przedefiniować swoje życie. I okej, my możemy... tak jak mówię, postąpić inaczej i taką jednostkę, która nam relacyjnie nie odpowiada, nie pasuje w naszym zespole, po prostu zwolnić, ale wtedy to oznacza, że mamy bardzo wysoką rotację. Tak. Musimy mieć dobrze rozwinięty dział HR, który będzie pracował dzień i noc, zwalniał i zatrudniał, zwalniał i zatrudniał, zwalniał i zatrudniał. A ja przypominam, że koszty rekrutacji są wysokie. I w dzisiejszych czasach dość wyraźnie się już o tym mówi, że doedukowywanie, wyedukowywanie i praca z istniejącym zespołem jest dużo tańsza niż wymienianie zespołu. Tak. Nawet gdzieś spotkałam się z takim obliczeniem, ile kosztuje cię szukanie, wdrożenie nowego pracownika. To jest gdzieś taki koszt w miesiącach od 3 do pół roku. No tak mi się wydaje, na tyle, na ile ja znam się na pracy takich przedsiębiorstw, powiedzmy klasycznych, rynkowych, no bo ja pracuję w przedsiębiorstwie społecznym, więc to jest troszkę inna sytuacja, to bardzo słyszę od menadżerów, że dla nich właśnie wdrażanie nowego pracownika w zespole to jest około 3 miesięcy. Tak. Często uczenia praktycznie od zera. Tak. I często jest to związane z tym, że przyjmują do zespołu osoby na przykład, które wcale nie mają wysokich kompetencji, ale im pasują do zespołu. Tak? Czyli wartości kulturowe, dopasowanie ponad kompetencje potem, albo miks. I potem stwierdzamy, dobra, będziemy go szkolić. Nie? Pewnie w niektórych sytuacjach może się to sprawdzić, ale w niektórych sytuacjach być może warto popatrzeć też na tą drugą stronę, bo ja chciałabym, żeby to jasno wybrzmiało. Ja nie mówię o zero-jedynkowości. Ja nie mówię o tym, że teraz nagle musimy się rzucić i na jedną szalę, prawda, teraz będziemy tylko kompetencje relacyjne badać. Nie, to jest jakiś element uzupełniający, dodatkowy. Ja mam wrażenie taki troszkę zgubiony puzzle w tym zarządzaniu zespołami, tak? Taka pomoc, która być może pozwoli nam wesprzeć pracowników, żeby nam się dopasowali do zespołu, a nie zwalniać każdego, kto poniesie porażkę, że tak powiem, na tym polu relacyjnym w naszym zespole, bo tracimy bardzo dużo dobrych specjalistów, a jednocześnie tworzymy sobie właśnie takie niezbalansowane środowisko pracy, bo pozbywamy się przede wszystkim właśnie tych wszystkich neuroatypowych, którzy rzeczywiście w tych aspektach relacyjnych może nie będą mistrzami świata i troszkę im trzeba będzie to środowisko dostosować, nie tylko dając słuchawki wyciszające, ale też właśnie dając im przestrzeń taką, w której oni te swoje niezaspokojone potrzeby relacyjne będą mogli zrealizować i zaczną się częścią zespołu. Tak. Wracając do tej historii tej dziewczyny z dwoma menadżerami,
To dosyć szczęśliwa sytuacja, nie? Tak, szczęśliwa sytuacja, tak? To była taka w ogóle bardzo dla mnie zaskakująca sytuacja szkoleniowa, bo pracowałam, prowadziłam warsztaty dla line managerów w dość dużej, no bardzo dużej firmie, bardzo dużej korporacji. I okazało się, że dwoje z tych menadżerów ma jakoś taką sytuację, że im jedna dziewczyna przechodzi przez oba zespoły. Raz jest tu, raz jest tu. Mhm. I oboje w zasadzie, miało kompletnie skrajną narrację na temat tej dziewczyny. Menadżerka właściwie postrzegała ją jako osobę taką bardzo kompetentną, która dużo fajnych rzeczy robi, aczkolwiek wymagającą pewnej uwagi i takiej troski. Natomiast menadżer postrzegał ją jako osobę kompletnie pozbawioną wszelkich kompetencji, roszczeniową, niezdolną w ogóle do jakiejkolwiek sensownej pracy w zespole i miał takie poczucie, że w ogóle jest strasznie nieszczęśliwy, że musi z nią pracować i on chciał się jej bardzo pozbyć. No szczęśliwie okazało się tak, że mógł się jej pozbyć, to znaczy dziewczyna mogła przejść na stałe do tego zespołu, tej menadżerki, tak, z którą jej się dobrze współpracowało. I ta menadżerka była w stanie te jej potrzeby zaspokoić. Rzeczywiście ta kobieta potrzebowała trochę więcej takiej troski i uważności niż powiedzmy przeciętny dorosły człowiek, ale absolutnie nie na jakimś poziomie właśnie psychopatologii. Po prostu troszkę więcej uważności i takiego zaangażowania w to, żeby, nie wiem, porozmawiać czasem, zapytać, co u ciebie słychać, jak tam twoje dziecko matura, jak tam ten synek, który był chory ostatnio, czy on takie stanął na nogi. No takie small talki, ale takie small talki nie tyle dotyczące samego small talkowania, co po prostu wyrażania troski o drugiego człowieka. Że mi zależy. Tak, że mi zależy. Jesteś dla mnie interesującym, ważnym człowiekiem, nie tylko dlatego, że wypełniasz swoje obowiązki, ale też po prostu jako człowiek. Ja wiem, że masz dwoje dzieci, córka przystąpiła... Wiem coś o tobie, tak, w ogóle. Córka przystąpiła do matury, a syn ostatnio był w szpitalu, więc zadam ci takie pytania. I to powodowało u tej dziewczyny, tej pracownicy, takie poczucie właśnie zaopiekowania, tak? Czyli miała zaspokojoną potrzebę chociażby troski właśnie i uważności. I dzięki temu ona była wyluzowana i mogła u tej menedżerki pracować. A jak szła do tego zespołu drugiego, gdzie był ten menadżer, który, rozumiesz, wydawał polecenia i sprawdzał słupki i checklistę po kolei, odhaczał, to ona tam była spięta i nieszczęśliwa. I cały czas miała takie poczucie, że jest niewystarczająca, że jest nie taka, jak być powinna. No a z drugiej strony rzeczywiście rosło takie przekonanie, że ona jest niewystarczająca i nie taka, jak być powinna, bo bardzo ciężko się nią zarządza z poziomu zadanie, wykonanie. Tam potrzeba troszkę tych kompetencji miękkich, nie? Zupełnie inne oczekiwania, zupełnie inny styl zarządzania, nie? Tak. Jeden taki, powiedziałabym, kulturowo kobiecy, a drugi taki przyjdź do pracy, traktuj pracę na maksa zadaniowo, reszta mnie nie obchodzi, odbij kartę o 17, no, o 8 wiesz, rano. Nawet, że tak powiem, w absolutnie kultowym dziele dotyczącym zarządzania korporacjami, czyli kultury i organizacji OSEDE, masz ten wymiar organizacji właśnie kobiecość-męskość. I on jest. To nie jest jakiś tam taki, wiesz, teraz żeśmy sobie wymyśliły przy kawie, tylko on jest dokładnie zbadany, bo OSEDE zrobił badania na olbrzymich populacjach korporacyjnych i dokładnie to pokazał, że są takie miejsca i takie kultury i takie zespoły, w których będą funkcjonowały bardziej właśnie bardziej funkcjonował ten wymiar kobiecy, w którym mamy troskę, w którym mamy zaangażowanie, w którym mamy nie rywalizację, a współpracę, a w niektórych bardziej ten męski, taki dotyczący właśnie efektów, wyników rywalizacji. Przy czym akurat tu się tak złożyło, że ten męski mężczyzna reprezentowała kobiecy kobieta, ale to wcale nie jest powiedziane, że dokładnie, to tak musi być. Dokładnie. Bo bardzo często jest tak, że mężczyźni potrafią prowadzić bardzo taki miękki zespół, a kobiety z kolei, wiesz, od A do Z i czarno-biało i żadnych ustępstw. Więcej o tym posłuchacie w odcinku z profesorem Olafem Żliczem. Tak sobie właśnie przypomniałam, że miałam cały odcinek poświęcony właśnie stylom zarządzania i tam sporo rozmawialiśmy z Olafem o właśnie kobiecym kulturowo stylu zarządzania, ale brnę dalej w nasz temat, bo taka chwila autorefleksji, sobie pomyślałam, że kurde, ja to chyba niedopieszczona w dzieciństwie byłam, bo ja z kolei na gruncie zawodowym samoświadomie, już wiem, łapię się często na tym, że ja muszę od swojego szefa raz na jakiś czas, kiedy robię dobrą robotę, usłyszeć good job, Edyta, nie? Jeśli tego nie ma, to ja się demotywuję albo wkrada się we mnie takie poczucie
braku bezpieczeństwa. Mhm. Nie wiem, czy ja, wiesz, czy ja ciągle jestem wystarczająca, użyję tego słowa, czy ja jestem good enough. Natomiast z drugiej strony, u mnie to jest takie właśnie skrajne i rozdarte, jeśli dostaję za dużo tego, za często ktoś mi mówi, Dyta, ale jesteś zajebista, super, w ogóle robisz rzeczy, to doszukuję się w tym, czego ona tam nie chce, nie? Mhm. Że to jest nieszczere, że to jest takie na wyrost i że za tym jest jakaś chęć otrzymania czegoś. I tak. A masz też syndrom oszusta? Często miałam. Cię nie chwalą. Tak, miałam to, chyba dużo z nas to ma. Mm-hmm. Staram się to zwalczać, to też gdzieś mam już zakotwiczone w swojej głowie. Mój partner mi bardzo pomaga. Tutaj zerkam, siedzi na kanapie i je merci szeleści. Gorzej niż kot. ale jednak. Powiedz, bo czy to oznacza, bo nie wiem, czy to też nie przerazi HR-owców, że co, że oni nagle mają się zmienić w takich psychologów zapraszających na kozetkę? No właśnie nie. Czy... Właśnie nie. Oni mają po prostu nauczyć się korzystać z konkretnych narzędzi, które zupełnie technicznie pomogą im rozpoznawać te obszary, jak to nazwałaś, niedopieszczenia u swoich pracowników i równie technicznie tworzyć pewne programy, bo ja bym sobie tak to nazwała, programy zarządzania relacjami w zespole. To jest dokładnie to samo, jak w każdym innym wycinku rzeczywistości. Tak? To, że nie wiem, potrafimy zarządzać kompetencjami w zespole, nie czyni z nas, nie wiem, psychologów czy kognitywistów, a to jest ta działka, tylko czyni z nas profesjonalistów w zakresie zarządzania kompetencjami w zespole, w pracy i nigdzie więcej. I dokładnie tak samo jest z tym. My nie musimy być ani psychologami rozwojowymi, ani tym bardziej klinicznymi, ani, nie wiem, systemowymi psychoterapeutami. My mamy mieć podstawy wiedzy w tym zakresie i umiejętność korzystania z konkretnych narzędzi. I przyda wam się to i na gruncie zawodowym, i prywatnym. Oczywiście. Umówmy się, bo to jest coś, co nas po prostu rozwija. Oczywiście, że tak. Powiedz, bo wiem, że odpaliłaś niedawno kurs, który właśnie też odpowiada na tę potrzebę, na ten problem. Mind Explorer. Kurde, trudna nazwa Mind znowu. Explorer, tak. Mind Explorer. I jak? Bo ciekawi mnie jedna warstwa tego kursu, tego szkolenia, do którego zaprosiłaś różne osoby. Zaplanowałaś doświadczanie różnych rzeczy. Tak, zaplanowałam doświadczenie różnych rzeczy tak jak na tyle, na ile jest to możliwe w takiej przestrzeni online'owej też, nie? Duże jest oparte na takim, ja mam takie poczucie, że jednak dużo się uczymy z prostych aktywności, nawet takich zabawowych, na takim eksplorowaniu troszkę siebie i tego swojego neurotypu i tych swoich właściwości też i relacyjnych, i każdych innych. Tak, uwzględnia też właśnie takie aspekty, jak nazwijmy to taki właśnie indywidualny plan rozwoju, też w kontekście właśnie takim relacyjnym. Ale myślę sobie, że to jest trochę tak. My możemy mówić o pewnej wiedzy z poziomu ogólnego. To jest generalnie kurs dotyczący neuroróżnorodności i nazwijmy to zarządzania neuroróżnorodnością w różnych środowiskach, nie tylko w środowisku zawodowym. Tak. Nawet w swoim własnym środowisku osobistym, zarządzania na przykład swoją neuroróżnorodnością, nie wiem, w związku, w rodzinie i tak dalej. A jeżeli mówimy o konkretnych zespołach, no to bardziej nam się przydają wtedy narzędzia do tego, żeby z tym konkretnym zespołem pracować, nie? I możemy sobie oczywiście tworzyć pewne takie ogólne ramy i to jest bardzo ważne, no ale potem ważne dobrze by było, żebyśmy sobie do tego swojego zespołu dostosowali. Znowu, opierając się na takich przykładach, które już przedsiębiorstwa znają. Jeżeli wdrażamy sobie jakiekolwiek narzędzia, takie nazwijmy to HR-owe, do rozpoznawania jakichkolwiek kompetencji w naszym zespole, czy jakichkolwiek sytuacji w naszym zespole, to zazwyczaj za tym postępuje też pewien warsztat dla tego konkretnego zespołu, w którym my będziemy mogli zaadaptować ogólny wzorzec do tej potrzeby tego konkretnego zespołu. Zwykle jeżeli to nie ma miejsca, no to my też nie do końca wiemy, jak z tym narzędziem postępować i się musimy uczyć troszkę metody prób i błędów i sprawdzać, co nam zadziała, co nam nie zadziała i tak dalej, i tak dalej. Jest to mniej efektywne, nie?
Przypomniałaś mi o jednej rzeczy i cieszę się, że wybrzmiało mocno to, że to nie chodzi o to, żeby poszukiwać do swojego zespołu osób podobnych do siebie. Bo pamiętam, kiedy jeden z moich klientów chciał na wejściu w naszą współpracę przetestować mnie właśnie. To nie był test Gallupa, o którym wspomniałaś, ale Freeze, pewnie też, znany niektórym osobom, może wam też, drodzy mój słuchacze. Mój zespół jest, że tak powiem, przefrisowany, tak? No i strasznie właśnie founderce tej firmy zależało na tym, żeby po prostu mnie przez ten kurs przerzucić, przewałkować, przemielić, no i wypluć ten wynik. I w dniu, w którym kilka osób jeszcze innych z zespołu przechodziło te testy, founderka non-stop stukała do drzwi, wiesz, z taką motywacją, czy już wiadomo w ogóle, jaka ona jest, nie? W ogóle to było strasznie zabawne i finalnie wyszło, że jestem duerką z dużym serduchem, co się poniekąd jakby gdzieś tam zgadza w tych, wiesz, klasyfikacjach, ale nigdy nie zapomnę tego uśmiechu, wiesz, jak ona się dowiedziała, że ja jestem duerką przede wszystkim. To było takie, zapraszam, wiesz, bo ja też jestem duerką, ale ja jestem czystą duerką, więc wreszcie zrobimy rzeczy, nie wiesz. Nie zapomnę tej sytuacji, że to był taki dobór i taki klucz do tego, czy idziemy dalej, czy nie idziemy dalej. No tak, ja jestem wizjonerem indywidualistą. Czyli sporo myślisz, tak. My nie, mało wdrażasz. My akurat nie robiliśmy tego frisa nigdy i nie będę tego na pewno robić osobom, które są przyjmowane do zespołu. Natomiast raz na jakiś czas już osobom, które pracują, proponujemy. Teraz właśnie będzie taki drugi cykl. Osoby, które w ostatnim czasie gdzieś tam dołączyły do zespołu, będą sobie mogły wziąć w tym udział. Ale traktujemy to bardziej na zasadzie właśnie... dostarczenia sobie, przepraszam, samoświadomości na temat tego, jaki ten mój styl myślenia i działania jest, nie? I gdzieś tam oczywiście czasem potem w rozmowach są takie, nie? Bo weź przestań, ja wiem, ty jesteś zawodnikiem, okej, partner się odezwał, tak, nie? Tak. To oczywiście nam pomaga zrozumieć strukturę tego zespołu. I dokładnie na takiej samej zasadzie my możemy obserwować ten zespół pod kątem tych właśnie takich, nazwijmy to, styli relacyjnych. Tak, styli też neurotypów. Jakie my te neurotypy mamy? Bo jak będziemy mieli, nie wiem, samych ekspertów, ja sobie taką kategorię neurotypów wydzieliłam, ekspert, w tym moim, tu zdradzam rąbek tam tajemnicy, w tym moim kursie, no i będziemy mieli samych ekspertów, to my daleko nie zajedziemy, bo oni będą, każdy będzie cisnął w kierunku swojego ekspertstwa. Tak. I niewiele się tutaj w tym zespole zadzieje. Musi być tak, a nie inaczej. Bardzo Ci dziękuję, Asia, za tę rozmowę. Również. Kolejne, trzecie już spotkanie, no i powiem to głośno, mam nadzieję, że nie ostatnie. Ja również. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki. Może sobie teraz bezkarnie poszeleścić, albo może nagrać szelest. Nom. Podleży, patrz, jak się przygląda. No, jest taki oczy. Piękne ma te latarnie. Wygląda trochę jak pociąg. Tutaj chodził. Ogonem mi tak, wiesz, ten. Tak. Ale Aśka zen. Zero w ogóle, ten. Totalnie trzymała tak fason, słuchaj, jedzie, nie? Z tym koksem. Ja to robię na co dzień. Jak, wiesz, ja tutaj prowadzę wykład, a ten mi tam, wiesz, za komputerem, pod komputerem. To jest taka symbioza polegająca na wzajemnym ignorowaniu się. To jest jednocześnie udawane, ale i szczere. To był odcinek o taksonomii potrzeb relacyjnych autorstwa Joanny Ławickiej z Prodeste. Mam nadzieję, że uruchomił Waszą wyobraźnię i wyczulił na potrzeby osób, z którymi współpracujecie, albo tych, z którymi idziecie po prostu przez życie. Nie zapomnijcie też o odrobinie czułości dla siebie samych. Większa świadomość to nie tylko więcej zrozumienia, ale też więcej empatii i spokoju. Tego Wam w każdym razie życzę. A jeśli doceniacie vibe Szczypty, dodajcie ją do obserwowanych na swojej ulubionej platformie streamingowej. Albo jeszcze lepiej, podzielcie się nią wśród znajomych. Dziękuję za dziś i do usłyszenia niebawem.